Szanowni Państwo, mamy sytuację kryzysową. Most na ulicy Kamiennej, takie wrota do gminy Kamionka Wielka, ma negatywną ocenę po przeglądzie. Właśnie dokonujemy z panem wójtem oględzin. Musimy zadziałać krótkookresowo, żeby utrzymać ruch na tym moście. Staramy się takie podjąć działania, żeby również można było dalej tutaj prowadzić komunikację miejską, komunikację publiczną. Ale konieczne są też rozwiązania docelowe, które spowodują, że ten stary most, który nie był serwisowany, wysłużony, trzeba będzie prawdopodobnie zastąpić nowym mostem. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, będę wszystko robił, by naprawa tego mostu była jak najszybciej realizowana, z uwagi na to, że to jest jedyny dojazd dla mieszkańców Kamionki Wielkiej do Nowego Sącza. W związku z powyższym sytuacja dla gminy Kamionka jest naprawdę bardzo, bardzo kryzysowa. Przy współpracy z panem prezydentem będziemy jeździć i starać się właśnie pozyskać dodatkowe środki, aby przejazd, most nowy był realizowany jak najszybciej. Obiecujemy współpracę. Dziękuję bardzo, panie wójcie, i będziemy działać.